Dzień dobry, Doom 64, odcinek, no nie wiem po co to liczę, ale tu jest pan, patrzcie. Ała! Aż tak bardzo mnie uderzył. Poza tym spadłem i zginę, ponieważ tu są dwa baronowie, dwie barony, dwa. Boom. Boom. I boom. Boom. Myślę, że żyjesz. Czekajcie, to się nie tak ba... Nie, to jest niebezpieczne. Że tak powiem, na odpowiednią odległość ich wziąć, to by wtedy ani nie mógł rzucić czaru, ani by... Wracaj. Ja pierdzielę, naprawdę wytrzymałe te ciady są. Wytrzymałe skurczyzny. I to jest pomieszczenie, gdzie się... Tak. Ty jeszcze. I mamy dla ciebie specjalną wiadomość. Cztery wiadomości. 5. Co się tam jeszcze raz z tyłu? No jasne, że tak. To jest tajemniczy przycisk, którego nie uruchamiałem póki co. W sumie to się dziwię, że to przeżyłem. Dobrze, że mam ten pancerz. Dobra, na pewno sobie przypomnę coś tutaj. Tutaj będą jakieś głupie przyciski pewnie do wciśnięcia. Ale to zaraz. Wpierw trzeba pozbyć się konkurencji. Boom. No. Dobra, kolego, ty dostaniesz jednak słabszy pakiet, ale co tam? Jeszcze jeden jakiś... Nie, no, dobra. Patrzcie, jak się to wciśnie, tutaj dziwne rzeczy się będą działy. Coś mi się kojarzy. Może uważać? Nie wiem, czy to trzeba poczekać. O kurde, co te rzutki zwariowały? To chyba można drugi raz wcisnąć i wtedy to się wyłączy, tak? Nie. A nie, co się już stało w sumie. Momencik. Tu trzeba powoli, spokojnie do tego podejść z mózgiem. Wcisnąłem to. Aha! Niebieski klucz! Przynajmniej wiem. Czyli właśnie wcześniej jak w to grałem, po pierwsze mam mało wciór zdrowia. Jak to zrobić z taką małą ilością zdrowia, co? Może też powoli, spokojnie. Ała. Ała, ała, a. Tak, na pewno. Biegnie! Tu. Nie tu. Apteczka! O, chyba tu jestem bezpieczny. No raczej. Mogę zapis zrobić na trójce. Spadać z tym. Yeah, czy jednak da się. Dobra, wracaj winda, idziemy do niebieskiej. Mam 30% zdrowia zrobić. Więcej pancerza niż zdrowia, tak się może zdarzyć. Pyk. Gdzie jest niebieskie? Ha! Przycisk! Co ten przycisk robi? Pamiętam, że tutaj było dużo przeciwników w pewnym momencie się nagle pojawiało. O te. A co ten przycisk robi? Coś pierde... a zaraz, tu jest w ogóle czerwona albo żółta. Już! Czerwona. No dobra. Co jest? Ej! Ja w sumie mam ochotę ich zabić. Zaczynają wkurzać. Nawet mimo mojego wewnętrznego spokoju. O, słyszę jakiegoś kolegę. A, bo to mogło tutaj wzi... No, no, no. Co się stało? Okej, okay, znalazłem przypadkowo sekret. Super. A tutaj to nie wziąłem rakiet w ogóle. Staram się. Ej, to... Wow, tu jeszcze były apteczki w ogóle. Kurde, co jest grane? Te dźwięki. Czego windy się tu... Aha, tam jest imp się pojawił. Dobra, super. Takie coś. O nie, będę się w windzie naparzał. No, kurde, ej. Ała, zostaw mnie.
No i idź za blisko, jesteś brzydki, nie chcę cię widzieć z powód. Dobra, demony są za mną pewnie. Ładnie. Zaraz, tu jest na czerwono, dobrze pamiętać. Ej, duży ten poziom, za duży. To jakby takie krat, znaczy te belki, może one zeszły. A no nie ma ich, a zaraz to one w ogóle coś bez sensu, co one blokowały w takim razie. Tu jest, no, zaraz. Tu było nic. A tu w środku nic nie ma. Nie, no chyba za niepotrzebnie stąd wyszedłem. A tu? A, tu nie ma nic. Wow, banda impa mnie atakuje. No i znowu tu wpadłem, no. Co ten przycisk daje? Na pewno też tutaj, bo skoro towarzystwo się tutaj pojawiło, to musi być coś. Wkurza mnie ten poziom, tylko na nim się tak blokuje, no. Obiecuję, że tego na nim. Nie obiecuję. Te poziomy zaczynają mnie denerwować. Te przyciski powinny mieć jakieś kurde strzałki, albo nie wiem co. Zaraz. Moment. Ten przycisk jeszcze raz można wcisnąć? Nie. Czyli coś się zmieniło na ameny. A właśnie. Jak tam niby się dostaje na przykład, jakbym chciał? Ale swoja biedzie. Człowiek chce tutaj postęp jakiś robić, rozwijać się. Nie dają mu. Wkurza mnie to. Nie lubię. Zaraz, nic tu nie ma. O, rany! Dobra, to jednak w takim razie zmieniam zdanie i patrzymy, co tutaj jest. What the hell? Dlaczego tego... No dobrze, dziękuję bardzo. O kurde. Czyli to jest odpowiedź na pytanie. Pytanie what the hell? Ojej. Chain gun. No, chain gun. No, nie spodziewałem się tego. Myślę, że oni już... O! No tego to się też nie spodziewałem, w sumie sprytne. Bum. Na kuku, bum. Co? Gdzie jesteś? O, przecież ty. W Johna Wayne'a się bawisz? No nic, ja myślałem, że przynajmniej od razu będę miał tą... Okej, będzie więcej tych... Jest, że będzie więcej panów. Wiesz co, kolego? Zatrzymaj się z tego. Dla odmiany. Aby udowodnić, że też się... O, dobra, to ciebie to już nie. Bum. 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 Ała. Ej. Wiem, że masz w ogóle sprzyjające warunki do walki, bo ciasno, ale... I znowu zarobisz ty przycisk. Kochamy przyciski. Jestem fanem przycisków. Najlepiej jak było na jakieś grupy. Sprytnie w sumie, tutaj coś się obniżyło. Chciałbym im być od tyłu, ale nie da się. Tu się nie da zrobić. Come on, zginiesz. Dobra, i co? Że przycisk, co? Aha, widzę tutaj coś ciekawego, tak przy okazji. Pseudo super zarobisty sekret, gdzie jest wszystko. Dobra, tylko trzy puterki, ale... Kumam.
Dzięki temu można się dostać na górę. Są rakiety i apteczki. Okej, okay. Wystarczyła jedna rakieta. Tutaj można te... Dzień dobry. Idę. Bum. Precz ze swoimi zielonymi łapami. Idź stąd. Przeszkadzasz mi, ja tutaj chciałem poczytać. Cała misja Dungaya polegała na tym, że do piekielnej biblioteki się dostać. Piekielna biblioteka, same demoniczne książki, co są. Nie wolno ich czytać, tylko Dungaya może, ponieważ jest jeszcze chyba trzeci raz w piekle, który ty teraz jesteś. Nie wiem, czy jesteś w piekle w sumie, ale... Coś podobnego, coś w tym stylu. Dajcie mi w końcu tą czerwoną czaszkę. No nie no. O kurde, to było bardzo niebezpieczne. I zablokowałem się, bo to jest półka. Ja pierdolę. Come on. Niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. Dobra, gin. Kozi demonie. Przez ciebie muszę apteczki teraz wracać chyba. No to jest zbytnio troszkę nonszalancji stosuje. Dobra, czerwona czaszka. To jest... Czerwona czaszka, idź. Dobra, ten już sobie ujdzie. A kto następny mi zjedzie? Może jakiś zapisik? Aha, czerwona czaszka, dobrze. Okej. Okay. Na pewno będzie was dużo... O nie. Dobra, idę stąd. Ja pierdzielę. Wiecie co, nie muszę z wami walczyć, to jest prawda, że nie muszę. Tylko was... Tylko pokażę, ile was jest. Albo nie. Dobra, zapis i spierdzielam stąd. Przynajmniej są na tyle głupi, że nie umiem z windy korzystać. Jest problem. Mam mało zdrowia. To mi się nie podoba. Patrzcie, co się z nimi dzieje. Tylko to mi się nad podoba, ale... Czy jest możliwe, żebym tego typa trafił, bo... Come on! W tego? W tego mogę? Tak se... No nic, spieprzyć. Wejdziemy tu z chain gunem, zobaczyć, co się tutaj święci. Nie podoba mi się to, jakiś boss, czy co? Czy to koniec poziomu? Czemu tak stoisz? Lubisz mnie? What the hell? Gdzie mi się zachowują? Generalnie na żółtą klucz karty tu jest. Na czaszkę. I to jest bardzo podejrzane. Zupełnie nie pachnie pułapką, oczywiście. Dzień dobry. Plus wyjście, a tu jest dziadek. Da się za tobą przejść? Prawie, prawie. No, popełnić błąd, bo zrobiliśmy miejsce. Dziękuję. No, nie lubię tego poziomu, który długi jest. Z dłuższych, tak mi się kojarzy. Dobra, pamiętaj, że w 17 poziomie jest sekret kolejny. Dobra, 1, F5 i woda. Muszę się napić, ponieważ muszę się napić. No, to wygląda sympatycznie. Twierdza. Najgorsi przeciwnicy przede mną, a ja z Chaindonem. Aczkolwiek... Lubię takie twierdzowate poziomy. Zawsze lubiłem tak samo na przykład w Quake'u. Epizod pierwszy, poziom piąty, czy tam czwarty, The Gloom Keep. O, pajączki. Zaraz, jakbym wpadł normalnie. O, zapomniałem, że mogę mam tę broń. One and two. W sumie się biją. A nie wiem, czy... Nie no, ma sens ich zabijanie, bo wydaje mi się, że... Uwaga. Że nie będę tutaj przeszkadzać trochę. Gdzie jest twój brat? Dobra, to są jakieś kratki, widać, czy jednak tutaj się coś otworzy, czyli że będzie tam łazić. To trzeba pozabijać w tej wodzie. Na pewno to będzie symetryczne dziadostwo, czyli... A nie, to jest demon.
Nie ma pająków. A jednak, czyli dobrze. Czekaj, pająk zabije go. 1, 2 i 3. Co, zabijmy was? Niezupełnie. Jeszcze z góry mi tutaj kół wpuszcza. Ej! Co się stało? Coś mi konkretnie tam drapnął. Aha, to był Hell Knight, zarobiście, tam Baron. Fajnie, że sobie tam stałem. Baron. A, tutaj są apteczki na całe szczęście. Jak tam czas? Dobra, przerwa. See ya in the next episode.